Siemanko, witamy na kanale NHDress. Dziś nowa seria. Jest z nami Przemek Antoniak. Przedstaw się, Przemku. Cześć, witam wszystkich oglądających na kanale NHDress. Ja nazywam się Przemek Antoniak, jestem trenerem przygotowania motorycznego. Pracuję w Akademii Hutnika Kraków z dzieciakami i trochę starszą młodzieżą w wieku młodzika i trampkarza. Oprócz tego również mam doświadczenie w prowadzeniu drużyn seniorskich, głównie piłka nożna, chociaż miałem też styczność z innymi dyscyplinami sportu. I dzisiaj na kanale pokażemy taki trening motoryczny w warunkach bardziej takich salkowych, nie na boisku, chociaż większość tych elementów, które dzisiaj pokażemy, można wykorzystać też w treningu zwykłym piłkarskim, jako taką stawkę motoryczną gdzieś pomiędzy ćwiczeniami z piłką. Ja przypomnę, że dzisiaj nie ma w ogóle warunków na to, żeby to zrobić po krakowsku mówiąc na polu, bo minus 17 stopni dzisiaj mój termometr w samochodzie pokazał. Przemek mówi, że... No trochę u mnie mniej, ale... No to mnie przekłamuje, okej. Okay. Ten mróz chyba gdzieś szaleje po prostu w ten sposób. Że... Dzisiaj mamy dwóch chłopaków, którzy będą jakby tłem. Będą na głównym planie, także okay, może to ja będę tłem. Dobra. Przemek będzie prowadził trening, coś wam o tym poopowiada. Będzie to seria stricte merytoryczna, no i bardzo się z tego cieszę, że właśnie, że ten kanał się rozwija też pod tym kątem. Chłopaki, przedstawcie się. Dzień dobry, jestem Franek. Ostra Kosy, Julek Franek, tak jest? Tak. Ja będę miał pewnie problem ze skojarzeniem, który jest który, bo są bardzo do siebie podobni, natomiast chłopaki mnie mną poprawiać niegdyś w trakcie ćwiczeń, tak? Tak, tak jest. A ja chłopaków zostawiam, całą trójkę. To nie moja bajka, za stary już jestem i zapraszam do oglądania. Oglądajcie. Dobra chłopaki, zaczniemy sobie od rozgrzewki, dobra? Z racji tego, że nie jesteśmy na boisku, nie możemy się tutaj gdzieś rozpędzać i tak dalej, zrobimy sobie tą rozgrzewkę w miejscu, natomiast te ćwiczenia będą na tyle intensywne, że doprowadzimy organizm do odpowiednich warunków, żeby przejść potem do ćwiczeń, dobra? Głównie skupimy się dzisiaj na elementach siły, okay? Będą też wstawki zwinnościowe, sprawnościowe, natomiast głównym tematem będzie siła. Dzisiaj nie będziemy używać ciężkich sprzętów, będziemy głównie skupiać się na sile własnego ciała, dobra? Będziemy wykorzystywać podpór, pozycje różne związane z elementami siły, ale przede wszystkim wszystkie te elementy będą skupiały zabawy, żeby to było dla was ciekawe, dobra? Będziemy rywalizować, zobaczymy, kto dzisiaj lepiej wypadnie w rywalizacjach. Stańcie sobie tak, żebyście byli kawałek od siebie. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że zrobimy sobie kilka skipów w miejscu, natomiast włączając już takie elementy troszkę pobudzenia, ja będę w pewnym momencie klaskał w ręce, okej? Jeżeli ja klasnę w łapy, to wy jak najszybciej musicie klasnąć, nie przerywając tego ćwiczenia, które robicie. Czyli jak robimy sobie na przykład drop skip, od tego sobie zaczniemy, ja klasnę, to wy jak najszybciej klaszczecie w łapy, jasne? Jeżeli ja udam, że klaszczę, ale nie klasnę w ręce, a któryś z was klaśnie, to dodatkowo robi sobie jeszcze barpit, czyli takiego diabełka z wyskokiem i wraca z powrotem do ćwiczenia. Wiemy wszystko? No to jedziemy. Niski skip, pracujemy sobie, patrzymy na mnie, obserwujemy, żebyście widzieli też oprócz tego, że jest dźwięk, to jeszcze obraz. Oj, dawaj się przenogi. Dobrze. Dobrze, ręce przygotowane. Dobrze, dawaj, trzymaj. Patrzymy, obserwacja. Przyspieszamy. Już jedziemy jeden, trzymamy dalej tempo, ręce pracują, ale gotowe do klaśnięcia, tak, jak najszybciej. Dobra, luz, odpoczywamy, brawo, 1-0. Chłopaki, skip A, ale tylko jedna noga będzie pracować w skipie, dobra? Czyli uginamy sobie jedną nogę,
plecy wyprostowane, nie garbimy się. Jedna noga pracuje, ręce przygotowane w dalszym ciągu do reakcji, jasne? Zaczniemy od prawej nogi. Prawa noga, dobra? Hop, jedziemy. Skip. Tak, ręce. Gotowe do klaśnięcia, patrzymy na mnie. Wysoko kolano. Dobra, luz, brawo, odpoczywamy. Druga noga będzie. Chłopaki, skupcie się na tym, żeby to kolano szło wysoko, dobra? Żeby kolano z biodrem tworzyło jedną linię w momencie, kiedy jest w najwyższym punkcie, ok? Wysoko, hop, hop. Możecie to robić nawet troszkę wolniej, ale skupić się na tym, żeby mocno zgiąć nogę, dobra? Jedziemy. I wysoko, lewa, tak jest. Wysoko, plecy proste. I patrzymy na mnie. Cięś, pierwsza reakcja na klaśnięcie. Jeszcze trzymam. Dobra, luz, brawo. Pewnie. Zmieniaj. A nie parują wam tutaj? Okulary? Nie. A jak maskę macie na nosie? To parują? Czy nie chodzicie w masce? A, patent. Filtr. Wypuszcza powietrze, co? Nie leci do okularu. Czy zakleja wam? Drucik taki. A, i tutaj nie leci pod spód, tak? Powietrze. Będziemy w podskokach, ale będziemy sobie skakać w ten sposób, tak rytmicznie już. Jeżeli jedno kolano mam w górze, przeskakuję sobie w ten sposób. Hop, 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 hop. Dobra, wysoko kolano. To jest tak, jakbyście podskakiwali obu nóż. Dobra, tylko w międzyczasie jeszcze unoszę sobie jedno kolanko w górę. I znowu, cyk, cyk. Dobra, o, spróbujcie sobie. Tak jest, super. Ręce pracują. Dobra, i trzymamy i dodajemy sobie, tak, koordynujemy dwie rzeczy, klaśnięcie i ten skipping. Trzymaj ładnie, wysoko, tak, no nie wypadaj z rytmu, właśnie o to chodzi, żeby zostać w tym samym rytmie, tak, trzymaj, super, skup się na dwóch rzeczach, ręce pracują, dawaj. Trzymaj ten skip, skaczemy. Raz. I klaszczę. O, i pospieszamy. Trzymam. Nie gubię rytmu. Trzymaj. Dobra, luz. Brawo. Możecie się napić jak trzeba. Łyczek wody. Nogi wyprostowane w stawie kolanowym. Uginam się tylko w biodrze, robię skłon. Sięgam rękami do ziemi, idę sobie na dół, dobra, z podporu, patrzymy, robimy pompeczkę, okej? Dalej wędruję rękami do przodu jak najdalej, dopiero idą nogi, znowu cały czas wyprostowane w kolanie, do góry, dobra? Spróbujemy? Na tej długości robimy dwa razy i wracamy sobie z powrotem, zrobimy sobie trzy takie serie. Zmieścicie się oboje? Zmieścicie się, no to jedziemy. Ręce, nisko, idziemy. Ręce do przodu, tak. Zostajemy, jak są ręce na wysokości barku, robimy pompkę. Super, ręce do przodu, daleko, jak najdalej. I nogi nas gonią teraz. Hop, proste w kolanach. Tak jest, cały czas wyprostowane. Jeszcze, prawie do samych rąk. Dobra, i jedziemy drugi raz. Nie, już nie prostujcie się. Po prostu ręce do przodu, jak dłonie na wysokości barku, robimy pompkę. I nogi nas gonią. Tak jest, ręce w przód jeszcze. Dobra. No, zapomniałeś o rękach. Dobra. I nogi. Super, wracamy w marszu. Odpoczywamy, rozluźniamy łapy i robimy jeszcze raz. Robimy dwie serie. Rozluźnić ręce. Pamiętajcie, że są trzy jakby elementy. Wyjście, jak dłonie są na wysokości barku, ładna pompeczka. Idę dalej. Rozciągam tutaj, aktywuję już korpus. Dopiero idą nogi. Działam. Proste nogi w kolanach. Idą ręce. No, dawaj. Jak na wysokości barków mam dłonie, robię pompkę. Dobrze. Idą ręce, nogi jeszcze stoją i teraz idą nogi. Mocno, odpycham się. Trzymam nogi, ręce już zostają. Tak, same nogi, odpycham się. Jeszcze. No, idziemy. Przód, pompka.
Znowu, zaczynamy na początku. Chłopaki, wykrok w przód, ok? Dłonie przed siebie. I teraz, trzy ruchy. Pierwszy ruch. Lewa ręka, jeżeli prawą nogę mam z przodu, lewa ręka zostaje w tej pozycji. Skręcam tułów za nogą wykroczną. Ręka, hop, ręka wraca. Dobra? Drugi element. Tą stronę. Ręka wraca. Trzeci element, ręce w górę, nad głowę. I robię krok do przodu. I znowu. Jeżeli mam lewą z przodu, skręt. Raz. Skręt. Dwa. Ręce w górę. Dobra. Skupcie się na tym. Czekaj. Jedna rzecz. Żeby kolano było nisko nad ziemią. Dobra? Widzicie moje prawe kolano? Tak. Ile tam jest centymetrów? Ze 3-4 czy więcej? Dwa. Nie ta pozycja, tylko ta. Niziutko trzymam równowagę. Dobra? Pytanie miałeś? Tak. Ile takich jakby... Dwa wykroki robicie, bo więcej się nam nie zmieści. Zrobimy sobie znowu dwie serie. No, nad głowę. Proste. Tak? Mhm. Ja będę was instruował jeszcze. Prawa noga w przód. Hop. Ręce w przód. Trzymam równowagę niżej kolanko. Uwaga. Prawa najpierw. Prawa. Prawa się skręca. Lewa zostaje. Patrzę za ręką. Trzymam równowagę. Patrz tam. Wraca ręka. Lewa. Hop. Patrzę za ręką. Trzymam równowagę. Ta ręka zostaje. Super. Wraca ręka. Ręce nad głowę. Wysoko. Dołączam nogę. O, równowaga. Dołączam jedną do drugiej. Rozluźnię. Skupcie się na tym, żeby złapać równowagę, ok? Żeby się nie chwiać. Trzymamy mocno spięte mięśnie. Lewa, przód, ręce, kolano nisko, plecy proste. Lewa ręka skręca. Hop, patrzę za nią, patrzę za nią. Patrzę za nią, wracam. Prawa, hop, patrzę za nią, patrzę, obserwuję. Wracam. Ręce do góry, hop. Mocno nad głowę, nad głowę, nad głowę. Dokładam nogę. Rozluźniam. Ręce w dół. Wracamy w marszu. Zobaczcie, mało miejsca. Nie trzeba biegać, a idzie się zmęczyć trochę, co? Jeszcze raz cała seria. Prawa, hop. Nisko kolanko, super. Plecy proste. Prawa ręka skręt. Tak, trzymam, trzymam, rozciągam klatę. Wraca ręka. Lewa skręt. Rozciągam. Wraca ręka. Dwie w górę. Trzymaj. Pracuj tam z tyłu na tej nodze. Tak, trzymaj równowagę. Dokładam nogę. Super, rozluźniam, rozluźniam. I lewa nam została. Ostatni raz. Idzie lewa. Hop. Ładny wykrok w przód. Pilnuję kolana. Skręt łowia. Hop. Lewa, lewa. Prawa zostaje. Wracam. Druga ręka, hop. Mocno rozciągnij, pracuj stopą. Wracam. Ręce w górę, dawaj. Ostatnie. Trzymaj równowagę. Nogi już pieką. Trochę pieką. Strasznie. Trzymaj. Nogę dokładam. Rozluźniam. Rozluźniam. Dobrze. Dobra, chłopaki. Ostatni element w tym rozciąganiu naszym. Przedostatni. Będziemy sobie robić przysiad, dobra? Parę elementów ważnych przy przysiadzie. Chciałbym, żeby stopy, zanim zrobimy przysiad, były ustawione na szerokość bioder albo delikatnie szerzej, dobra? Druga rzecz. Nie są skręcone ani do środka, ani na zewnątrz bardzo. Delikatnie mogą być zrotowane na zewnątrz, ale nie bardzo, dobra? Tak, żeby od razu nasze kolana tworzyły linię na zewnątrz, dobra? Żeby to nie było tutaj, tylko tu. Teraz ręce znowu będą z przodu, już nie złączone, tylko troszkę szerzej. Ja będę liczył 3 sekundy, dobra? Przez te 3 sekundy będziecie sobie schodzić do przysiadu. Raz, dwa, trzy. Sygnał hop, to znaczy, że unoszę ręce w górę, tak jak we wcześniejszym ćwiczeniu i z tymi rękami w górę wychodzimy w górę. Trzeci sygnał. Czyli przysiad? Mhm. 3 sekundy, później jest hop. Zostajecie w przysiadzie, zostajecie, ręce nad głowę i hop, góra. Dobra. Wiemy wszystko? Tak. Przysiad, próbujemy zejść jak najniżej tyłkiem, dobra? Jak najniżej, tyle ile dacie radę, ale cały czas zachowując tą pozycję, żeby nie było garba na plecach, wyprostowane plecy, stopy cały czas tak jak mówiliśmy. Wszystko wiemy? Tak. Rączki? Uwaga,
Raz. Schodzimy już. Dwa. Trzy. Trzymaj równowagę. Jeszcze nie było sygnału na ręce. Teraz hop, rączki. Trzymam w przysiadzie. Hop, góra. Wiemy już? Wszystko, dobra. Drugie powtórzenie. Razy tak, nie? Cztery. Ręce. Raz. Dwa. Wypychaj kolana zewnątrz. Trzy. Super. Hop, rączki. Patrzę przed siebie, trzymaj wysoko, patrzę przed siebie. Hop, góra. Rozluźniamy, pilnuj kolanek, bo się już trochę zaczęły. Jak ręce uniosłeś, to kolana już poszły trochę do środka, ok? Staraj się wypychać je mocno na zewnątrz. Już nie będziemy wam wiązać gum, ale tak jakbyście mieli gumę między tutaj przy kolanach i chcieli ją rozerwać, dobra? Jedziemy, trzecie. Ręce przed. Raz, dwa. Trzy, ładny przysiad, super. Hop, rączki, patrz przed siebie, wiem, że jest ciężko. Hop, góra, luz, ostatni. Ciężkie to ćwiczenie. Ciężkie, nikt nie powiedział, że będzie lekko. Uwaga, ręce. Raz, dwa, trzy, hop, ręce, patrzę przed siebie, trzymam równowagę. Pracuję kolanami na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, luz, woda. Łyczek wody. Ok, chłopaki, zaczynamy powoli wdrażać się już w trening, w część główną. Mówiłem, że dzisiaj będą rywalizacje, więc zrobimy sobie pierwszą taką zabawę w rywalizacji. Będziecie w podporze przodem, dobra? Jak do pompki, jak robiliście w rozgrzewce. Na mój sygnał staracie się bratu przybić piątkę z dłoń, która jest na ziemi. Czyli mamy dwie rzeczy, dwa elementy. Po pierwsze, muszę uciekać rękami, żeby mnie nie przybił mi pieczątki brat. Po drugie, staram się jemu przybić pieczątkę. Ale możemy chodzić po... Przemieszczacie się, ale nie, żeby ktoś uciekał i drugi go gonił. Dobra, tylko podejmujemy walkę, rywalizację. Stopy możecie mieć troszkę szerzej, żeby trzymać tą pozycję. Dobra, w ten sposób. I możecie się w ten sposób przemieszczać. Natomiast głównie chodzi mi o to, żeby próbować przybić piątkę. A nie można 30 sekund? 30 sekund. Nie można przybić piątkę jakby... Do ręki, która jest w górze, nie. Tylko na to, do tej, która jest na ziemi. Jeżeli on podniesie rękę, nie możesz jej przybić. Chodzi o to, żeby przybić pieczątkę dłoni, która jest na ziemi. Dobra? 30 sekund takiej walki. Liczymy sobie punkty. Przegrana osoba, dwa diabełki. Dobra. Wiemy wszystko? No to pozycja ładna. Nogi trochę szerzej. Chodźmy tu pochłek. Dobra, blisko siebie już. Uwaga. Hop, próbujemy. Brawo. Tak jest, szukaj łapy. Nie było. Raz. Było raz. Dawaj, dawaj, dawaj. 15. Było dwa. 2-1 chyba jest. 2-1. 2-2, 3-2. 5 sekund. 5. 4. 3, 4, 3. 2, 4, 4. 1. Dobra, remis, luz, rozluźniam. Po jednym diabełku w takim razie, jak jest remis. Jeden barpis, bez pompeczki. Sam wyskok w górę, hop, hop, góra. I jeden, tak jest. Super, rozluźniam i druga seria. No nie wiem, jak się te diabełki robią, ale do mnie robią. No widzisz. Ostatnio też cały czas na hali. Treningi? No, w sumie to było. A który jest w Orle, który jest w progresie? Jest w progresie. Orze, okej. Okay. Tak, uważaj z tyłu. Przyjdź do przodu, bo cię tam do narożnika już przytwierdza. 10 sekund. Jeszcze ładnie pracuj. Tak jest. Tak, tak, tak. No, chyba nie zliczycie tych budów. 100? No, wiemy? Ile? Nie wiesz, ile mniej. Ja dobra. No to luz. No to po dwa szybkie do wypłaty. No i Franek tam mnie próbował zbić. Ja uciekałem drugą rękę, mimo wszystko. Działamy ostatni raz. Nogi trochę szerzej. Stabilna pozycja. Super. Trochę niżej tyłek tutaj. Okej. Okay. Hop! Jedziemy. No, spokojnie się zaczęło. Brawo, brawo. Dawaj, uciekaj tą lewą, bo cię tam nabija punkty, tak jest. 10 sekund, jeszcze. Trzymaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj.
Cwaniak. Ucieczka, a potem atak. Stop. Nie wiem, czy wam się udało zliczyć. Chyba ciężko, co? No, gdzieś tak remisowo. Oboje wbijaliście dużo. Franek jakby był tym, co ten boksy. No. To mi tak, kurde. Trzy pod rząd. Nabijał tam. Bierzemy sobie po piłeczce tenisowej z worka. W tej części wstępnej, czyli w rozgrzewce, zawieramy kilka elementów. Tu mieliście już mały element siłowy, popracowały ramiona. Druga rzecz to będzie wstęp do lądowania. Okay? Na boisku często są takie sytuacje, że wyskakujecie, nie, do główki, czy walczycie bark w bark o piłkę. Trzeba poprawnie wylądować. Czasami zdarza się, że ląduje na jednej nodze, bo wiadomo, że przy drugiej może być piłka. Są elementy takie, że muszę od razu zacząć bieg. Często ta noga jedna jest używana w piłce nożnej. Więc w tej części rozgrzewki zrobimy sobie jeszcze takie ćwiczenie z kształtowaniem tego lądowania jednonóż, też w formie zabawowej, z małą piłeczką. Dobra? Piłka będzie między nogami, między stopami. Na mój sygnał waszym zadaniem jest ją podrzucić do góry, złapać w jednej bądź w drugiej ręce. Można w obu, ale staramy się w jednej, ok? Żeby było trochę trudniej. Natomiast wylądować trzeba na jednej nodze. Trzymać tą pozycję stabilną, ok? Czyli podrzucam, łapię, trzymam sobie 2-3 sekundy pozycję w lądowaniu jednonóż. Chciałbym, żebyśmy nie lądowali na prostej nodze. Lekko ugięte. Bioderko idzie w tył. Delikatnie jestem pochylony do przodu. Pracuję na stopie, żeby na niej nie skakać, tylko zatrzymać się, zastygnąć w jednym miejscu z piłką w ręce. Ok? 5 razy na jednej nodze, 5 razy na drugiej. Przesuńcie się tak, żeby każdy miał miejsce. Liczymy znowu punkty. Jest do zdobycia 10 za każde poprawne lądowanie i złapanie piłeczki. Jak raz tam podskoczycie na nodze, nic się nie dzieje. Ważne, żeby mieć piłkę i pozycję. Nie podeprzeć się drugą nogą, utrzymać. Dobra? Gotowe? Na której lądujemy najpierw? Dobra, to jedna próbna. To możecie wylądować, na której chcecie, pierwszą próbną, a później 5 prawa, 5 lewa, dobra? Hop. No, ciężko, co? Nie jest łatwo. Zapomniałeś o nodze, tak? A tu, no, jedna noga. No, nie jest łatwo. Próbujemy. No, macie jeszcze jedną próbną. Próbujemy. Jedna noga. Jedna noga. Tak. No, ciężko. Dobrze. Dobrze. Zachwiane, ale by było zaliczone. Próbujemy? No to jedziemy. Pierwsza prawa. Uwaga. Na prawej lądujemy, no. Łapiesz, w której chcesz ręce. Hop. Jest. Jest. Super. 1-1. Piłka na ziemię. Drugi raz prawa. Gotowe? Hop. Nie ma i nie ma. Cały czas remis. Taki synk. No. No i nadrobiłeś, zobacz. 4-4, tak? No to jeszcze 3 próby. Jeszcze wszystko się może zdarzyć. Hop. Dobra, remis. 5-5. Dwie ostatnie. Zobaczymy, czy rozstrzygnie, czy będzie znowu remis. Hop. Dobra. Jest jednym. No to jeszcze możesz doprowadzić do remisu. Ugadane było przed, tak? Że remisujemy. Albo jeden wygrywa jedną, drugi drugą. Hop! No, teraz dobrze, ale brakło ci punktu. Super, chłopaki. Odkładamy piłeczki. Czyli 2-1. No, we wszystkich ile? 2-1? No tak. Chłopaki, były rywalizacje, teraz jest współpraca. Dobra? Macie 2 kolory. Biały, niebieski. Dobra? Przechodzimy sobie do skipu niskiego, drop skip, ok? W pewnym momencie ja wyrzucam jeden kapturek jak frisbee, dobra? Waszym zadaniem jest go złapać, położyć na ziemi. Każdy złapany stożek to jest punkt dla was jako drużyna, dobra? Tylko każdy łapie swój kolor. Ja niebieski. Ty niebieski, ty białe, dobra? Liczymy później całość. Mamy 16 stożków. Musicie złapać ile? 10? 12. 10.
10. Dobra. Jak złapiecie 10, to wygrywacie jako para. Jak złapiecie mniej niż 10, to jest punkt dla mnie. Dobra. Dobra? Gotowe? No to widzimy. Już skip ładny. A jedną ręką czy dwoma? Jedną. Żeby było trudniej. Jedna. Skip. Dobrze, skip. Skip. Liczcie złapane, dobra? Każdy swoje. Nie. Dobrze, skip. No, dobrze. Dalej. Będzie coraz szybciej. Dobra, pamiętamy ile kto mał? Złapał? Jednej nie złapałeś, czyli złapałeś 7, nie, Julek? Jeszcze dwóch. Trzech, czyli 6. No czekaj, było 8, czyli masz 5, tak? Trzech nie złapałeś. Tak. Czyli 5? To jest chyba nie wiem, z 5. No dobra, no 10 na pewno było, nie? Tak mi się wydaje. Podnosimy poprzeczkę na 12. Skip, cały czas skip. Ten jest najcięższy, bez najtwardszy. Zbieramy. Wszystkie poza jednym. Dobra, chłopaki, podzielcie się piłeczkami po 6. Wyjmij sobie 6. 6. I tak, Julek, tutaj jesteś w podporze. Mamy, będziemy mieć dwie pozycje, ok? Pierwsza to jest taka pozycja beer crawl, czyli z klęku podpartego. Jak sobie klęczycie, dacie sobie dłonie na wysokość barków, ok? Unoszę sobie kolana, taki trochę niedźwiedź, ok? Tak jak mi się chodzi. I teraz z tej pozycji, raz jeden, raz drugi, będzie rzucał piłeczkę. Tylko chodzi o to, żeby rzucić ją w kozioł, trafić do pudełka, ok? Cały czas trzymając tą pozycję. Macie 6 prób. Jeżeli uderzę, a piłeczka przeleci na drugą stronę do mojego brata, to on przyjmuje tą piłeczkę. Jeżeli ją złapie, może ją wykorzystać jako swój punkt. Więc oprócz tego, że macie po 6, może się zdarzyć tak, że będziecie mieć więcej, jeżeli brat odda mi piłkę. Muszę mieć nawet trochę jak dwa ognie. Jak piłka przejdzie na mój plac, to ja ją przyjmuję. Jeżeli wszystkich nie trafi i przelecą do ciebie, to będziesz miał 12 prób. Dobra? Tak, żeby było mniej więcej równo, to ja odliczam tutaj dwa kroki. Raz, dwa. Mniej więcej tutaj sobie daj piłeczki, tak żeby się o tą bieżnię tylko nie zaczepił. Trochę damy w tą stronę. Raz. A o tu jak jest ta wykładzina. Dobra. Tak, tylko daj sobie piłeczki od razu, dajcie sobie przy dłoni, żebyście mieli bliżej. Na razie sobie wybierzcie rękę, później zmienimy. Chciałbym, żebyśmy cały czas tą pozycję utrzymali, dobra? Przez te 6 rzutów. Ja mówię hop, to znaczy, że zacznie Franek. Julek. Tak. Dobrze. Franek zacznie, dobra? Jak powiem hop, Franek rzuci, daje hop, sygnał dla Julka, ok? To, że robi brat, nie znaczy, że puszczam pozycję. Cały czas trzymam te kolana w górze, pracuję mocno brzuchem, dobra? Jeszcze jedna kwestia, Dokładnie tak. Staramy się nie kręcić miednicą. Trzymamy pozycję stabilną. Można sobie stopy dać troszkę szerzej, ale w momencie jak łapiecie piłeczkę, nie rotuję się, tylko trzymam pozycję, dobra? No to góra. Franek zaczyna. Hop. Możesz ją wykorzystać. Hop. Możesz ją wykorzystać. Hop. Mamy 1-0. Hop. Brawo. Hop. Hop, 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 dobrze, złapaliście, przejął, hop, trzymaj pozycję, hop, 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 ta jest niewykorzystana, hop. Hop. Ja
Jak dasz radę złapać z tej pozycji, to możesz ją wykorzystać jeszcze. Hop. Hop. Hop, trzymaj, wiem. No musisz się skończyć, trafić w końcu. Jest. Dosięgniesz? Dobra, luz. Ile mamy? Ile trafiłeś? Pamiętasz? Chyba ja wybrałam. Tak? Przechodziły z jednego na drugie. Dobra, zbieramy po 6, rozluźniamy chwilę barki, ramiona. Wybrać sobie po 6. Dobrze, po 1, hop. No, jedziemy na zmianę, już nie będę krzyczał, już wiecie jakie tempo. Trzymamy ładnie kolana nisko. Daj sobie stopy trochę dalej, no i troszkę szerzej. Będzie ci łatwiej. Dokładnie. Trzymasz. Tak, liczymy, żeby było wiadomo, kto wygrał. Nie ma, to ona się nie liczy, jak nie doleci. Czyli mamy 1-1. Chłopaki, druga pozycja będzie podpór tyłem, dobra? Mamy pozycję podpór tyłem. Tyłek wysoko, robimy sobie taki most, ok? Z tej pozycji jedną ręką rzucam. Hop, hop. No. Teraz coś dwa razy jakby podporam tyłem? Mhm. Okej. Okay. Czyli pierw prawo, później lewo. Tak jest. Dajcie sobie blisko dłoni, żeby po nią daleko nie sięgać. Chciałbym, żebyśmy na tyle, ile damy radę, utrzymali ten tyłek wysoko, dobra? Biodra. Żeby one nie były na ziemi. Wiadomo, że jak podnosicie piłeczkę, one na pewno troszkę się opuszczą na dół. Ale chciałbym, żebyśmy trzymali spięte pośladki, wysoko biodro. Taką ładną pozycję. Dobra? Kto zaczyna teraz? No to jedziemy. Hop. Możesz. Możesz odbić, gdzie chcesz. No, jest trochę ciężej, bo mniej widać, co? Gdzie to pudło jest. Tak, trzymaj ty wysoko. No, trochę lżej polecam. Jest, raz. Jest, 1-1. Brawo. No, zaczęła się walka. Tak jest. Trzymamy tyłek, cały czas. Cały czas tyłek. Oddana. Przyjął oddał, tak zwany. No, 2, 4, 6 jest w środku, więc chyba teraz jest remis. Albo ktoś prowadzi dwoma. Bo jest 6 piłek w środku. 4, 2. Trzymamy biodro. Brawo, 4, 3. Dla mnie? Tak. 4, 4, już remis. Nadrobione. 5, 4. Ostatnia tu piłka. 5, 5. No, teraz decydująca. No, jest szansa jeszcze, Julek. Oddał z powrotem. Ale ping-pong. No, weź sobie ją. No i uwaga. Będzie tamtej już nie. Tamtej już nie kombinuj. Oddane. No, kto trafi pierwszy? Ja. Yes! Rozluźniamy, zbieramy piłeczki. Jednym wygrał Julek. Jedziemy. Hop. No, jak sięgniesz nogą, to możesz działać. Wysoko biodro, chłopaki. Pamiętajcie o tym, bo to jest cel ćwiczenia, żeby trochę wzmocnić pośladek. Tak, przekładam. Mamy. Dobrze. No, już chyba nic z tego. Wysoko, Franek, tyłek. Tak, trzymamy wyżej Julek tyłek. No, sięgnął. Pozycja biodro. O, ależ po bandzie. Brawo. Nie ma. Nie ma. Jest. Sięgnął. Honorowo. Prawie do remisu brać. Dobra, luzik. Dalej przechodzimy do rywalizacji.
Teraz troszkę ćwiczeń czasu reakcji. Paki. Pachołek leży sobie na ziemi. Nie ruszamy go, dopóki nie wyrzucę piłeczki, nie wyturlam jej po ziemi. Dobra? Znowu przechodzimy sobie w drop skip. Spokojnie sobie pracujecie. Natomiast w momencie, kiedy turlam piłeczkę, waszym zadaniem jest podnieść pachołek i przybić tak, żeby piłeczka znalazła się pod nim. Nie będę turlał. Wiemy, o co chodzi? Papier, kamień, kto pierwszy zaczyna? Do jednego? Mamy? Próbujemy? No to jedziemy. Pierwsza łatwa, dobra. Można tak ten? Co? Czy można trzeba podnieść, czy można tak? Nie, wolałbym, żebyście podnosili całkiem w górę, dobra? Żeby, bo ona się wtedy łatwo odbije. Dobra. Dawaj, dawaj, skip, 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 popraw sobie. Tak, skip, 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 skip. Dwa. Skip, 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 skip. Dobra. Trzy. O, to ja mam pytanie. One nie muszą być pod tym wszystkie. Nie, jeżeli ja ci rzucam lewo, prawo, to tylko podnosisz, przybijasz. Dobra, no to dobra. Nie muszą być. To zrobimy to spokojnie, była próbna seria. Dobrze, skip. Dobra, skip, popraw. No, ciężka była. Skip, 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 skip. Dobra, przeszkodziły, popraw. Zmienię sobie tamte. Dobrze, skip, popraw pachołek. Dawaj, dawaj, ręce, 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 ręce. Dobrze, jeszcze jedna. Nie ma, dalej. Dobra, skip, tak jest, można je odkładać. Czyli taki. Noga z przodu, klęk jedną nóż, podnosimy kolano w górę. Okay? Julek Szpranek trzyma pachołek, rzucamy, łapie. Chciałbym, żebyśmy rzucali w taki sposób, żeby lekko wyprowadzić brata z równowagi. Przejdź do kroku w przód, jedną nóż. Tak, unieś kolano. I teraz, jeżeli rzucam mu, staram się lekko w bok rzucić. Dobra, na przykład tu. O, właśnie, żeby on utrzymał tą pozycję, ale żeby gdzieś go tam wyprowadzić z równowagi. Ja będę ci podawał piłeczki, ty jak złapiesz, kładziesz piłeczkę obok. Jak kręcę na prawym kolanie, to lewą? Tak. Dobra. Przeciwną ręką do nogi. Później będzie zmiana. Później będzie zmiana. Znowu liczymy sobie, natomiast znowu wy współpracujecie, rywalizujecie ze mną. Ja wyjmuję 10 piłek, jeżeli złapiecie 8, o, to jest trochę po ile? Po 5? Nie, ty 10, później 10. Okay. Dobra, po dwie serie, tak? Dwie serie. Raz na prawej nodze, raz na lewej. Dobra? Daj mu piłeczkę. Proszę, daj piłeczkę. Super. Wykrok, jedna noga. A ja mam. Ty też. Ty też w tej pozycji. Czyli prawa. No, prawa z przodu. Jedziemy. Hop. Masz. Już spokój. Tak jest, jedziemy. O, nie ma. Piłeczka na bok jedna. Dobrze, tak jest, rzucenie do boku. Mimo tego, że współpracujecie, to utrudniamy sobie zadanie. Brawo. Lewo, cztery, trzy. 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 Teraz jest czwarta. Trzy złapane. Nie ma, trzymaj pozycję, niżej tylko na no. Brawo.
Pane, trzymaj piekło. Ile jest? Z pięć. Jak pięć? Chyba z osiem. Ostatnia. Już wszystkie z workiem. Jedziemy. Pozycja. Nisko kolanko, stopa równo, kolano równo. Jedziemy. Raz. Nie. Dwa. Trzy. Trzymaj stopę równo, tak. Cztery. Pięć. Brawo. Sześć. Trzymaj pozycję. Dobrze. Kurde. Zamiatam. No. Tylko dwa. Fajnie. Dobrze. Ostatnia. Dwa. Brawo. Ok. Jedną. Sześć za jedną. No. Z jednym błędem. No, super. Czyli ja jedziesz. Ok, i pozbierać. Jedna osoba będzie z piłką stanie. Przede mną. Ale ty stoisz sobie normalnie. Wyprostowany. No, możesz jeszcze bliżej. No, super. Jedna osoba leży sobie na plecach. Unosi wysoko biodro. Znowu wzmacniamy pośladek. Trzymam taką pozycję, tak żeby klatka piersiowa, moje biodro i kolano było w jednej linii. Jasne? Mhm. Jedna linia. I teraz rzucasz mi piłkę do rąk, ja sobie nią dotykam z tyłu, odrzucam ci z powrotem. Cały czas trzymam taką pozycję. Sprzed klatki? No, rzucasz mi sprzed klaty. Hop, 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 dotykam, oddaję. Dobra, proste ćwiczenie. 10 razy. Dotykasz i odrzucasz. Mhm. Cały czas trzymam most. Dobra? Chciałbym, żebyśmy nie odkładali tego biodra, żeby go trzymać wysoko w górze. Podnieś wysoko. Super. Stopy prostopadle. Tak, jedziemy. Ręce, głowa, oddaję. Super, raz. To będzie mi tak, przed klatką chyba, nie? Trzy, dotykaj piłką z tyłu. O, właśnie, cztery. I prostymi rękami jak dotykasz? Nie, nie musi. Może nic. Chodzi o sam ruch piłką i praca pośladkiem wysoko w górę. Super. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Zmiana. Brała na pozycję. Tak, stopy prostopadne staraj się ustawić. Kolana na zewnątrz, tyłek do góry. Stopy zostają. Jeszcze wyżej. Super. Jedziemy. Hop. Dotknij. Raz. Tak jest. I sprzed klatki. A głowa może leży? Czy nie? Dwa. Głowa leży. Głowa leży. Tylko dotykam piłką z tyłu. Trzy. Cztery. Trzymam cały czas wysoko tyłek. Wyżej. O, trzymaj to. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Jeszcze raz. Dziesięć. Ok. Zmiana. Chłopaki, to samo. Super. Więc chcę pomagać. To samo, tylko jedna noga jest w górze, uniesiona, zgięta w kolanie w ten sposób. Dobra? Pokażesz? Tyle. Połóż się. Ugnij na razie dwie. Połóż na razie sobie dwie. Przygotuj sobie pozycję. I teraz unosimy jedną nogę, uginamy ją w ten sposób. Kolanie jest zgięte, palce są na siebie, dobra? Biodro teraz w górę. No, no, teraz jest trochę ciężej, nie? Bo mam jeden punkt podparcia mi. Z tej pozycji 5 razy, dobra? Mhm. Jesteś gotowy? Gotowy? Dorzucamy. Tak, żeby w nogę nie tak zrobić. Może z boku, no. Tak jest. Dawaj, trzymaj to biodro. Trzymaj wysoko. Super. Dwa. Trzy. Cztery. Ostatnia. Pięć, luz, połóż biodro, rozluźnij, zmień sobie nogę. A czyli? I z drugiej nogi pięć. A, dobra. Pięć prawa, pięć lewa. I biodro. Góra, tyłek, wysoko. Super, jedziemy. Raz. I stopy. Dwa. I wysoko. Super. Trzy. Dawaj, troszkę cięższa wersja. Cztery. Jeszcze raz. No, właśnie pięć. Okej, luz. Starajcie się tą stopę trzymać prostopadle, żeby one nie uciekały na boki. Zmiana w parze. Jedziemy. Za głowę. Za głowę. Tak samo? Tak jest. Raz. Wysoko tyłek. Tak jest. Dwa. Cały czas spięty. Trzy. I trzymam równowagę. Cztery. Pięć. I luz. I druga. Chodźcie trochę w tą stronę. Nie wiem, czy nas kamera złapie, jak będziecie tak leżeć. Okej. I druga strona. Druga noga. Tak. Możesz sobie ją położyć całkiem. Tak, troszkę do przodu tą nogę postawną. Stopę. A.
stopę, żebyś miał przyjść kolanem. Dobra. Teraz palce na siebie, w tej stopie, nie luźno, spięto, ona jest, tak jest. Biodro w górę idzie lepiej. Za plecy. Tak. Tak jest, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ekstra, jeszcze raz. Pięć. Rozluźniam pośladek, pomagamy sobie. Podporze na przedramieniu. Unosisz sobie wysoko bioderka. Tak, trzymasz równowagę. Moment, możesz sobie tą ręką lekko pomagać, żeby złapać równowagę, dobra? Czy to? Mhm. Nie opierasz na niej cały ciężar, ale jak czujesz, że spadasz, to poprawiasz, dobra? Ja ci rzucam pięć piłek na prawą nogę. Starasz się lekko zgrać. Nie chcę, żebyś strzelała tutaj w kamerę. Z tej siły, dobra? Tylko lekko zgrywasz. Pokażesz? O! Jeszcze nie trafić. Ciężko jest. Spróbujemy. Jak nie uda się nogą, to zrobimy z ręką też wersję. Brawo. Pośladek trzymasz. Dobro. Tak. Trzymaj. Dobra, ciężka wersja. Robimy łatwiejszą. Połóż się. Tak jak byłeś. Tak jak byłeś. Na boku. Chłopaki. Zamiast nóg wyprostowanych, robimy sobie troszkę krótszą dźwignię. I uginamy nogi w kolanach w ten sposób. Tyłek do przodu. I podnosimy się, trzymając pozycję na kolanie. Teraz już rękę odrywasz. Jest łatwiej trochę? Tak. Jest krótsza dźwignia, nie? Mhm. Rzucasz mu do tej ręki. Dobra? On sobie ją łapie, masz ją złapać i oddać. Mam ją złapać tak jedną ręką? Jedną ręką, no. A tak i... Możesz odrzucić od razu. To ja na drugą. To, co robiliśmy, no to zmień sobie. Nie ma tutaj jakiejś maty, nie ma. Ale jest taka poduszka. Jest kawałek jakiegoś miękkiego. Proszę. Podłokieć. Będzie trochę łatwiej. Tylko jedna. Mhm. Nogi tak, żebyś miał tutaj kąt prosty. Teraz podnosisz biodro, opierając się na kolani, na ręce i tyłek do przodu. I jedziemy. No, próbujemy złapać. Raz. Dobrze, trzymaj wysoko pośladki. Dwa. Tak bardziej na bok. Trzy. Wyżej podnieś biodro. Tak. Cztery. Dziura. Dziura założyć. O nie. Pięć. Zmieniamy bok. O właśnie, odrzucaj tak. Trzy, cztery, wysoko biodro, pięć. Zmiana w parze. No tak jest łatwiej. Tak jest łatwiej. Nie trzeba jej złapać, tylko raz, odbijać je. Dwa, tak jest. Trzy. Gdzie cię wstać? Cztery, dobrze. Trzymaj. Pięć, zmiana. Dwa. No, próbujemy, żeby nam nie spadła na ziemię. Można odbić. Super, trzy. Na ogóle. Cztery. Jeszcze raz. Jest. Ostatnie. Pięć. Kładziemy się oboje na brzuszku. Tylko twarzą do siebie. Głową z mojej strony. I tak kawałek od siebie, żeby piłką nie uderzyć się w ogóle. Jeszcze jakby się cofnie trochę. Tam. Dobra. Chłopaki, piłka jest przed klatką piersiową. Unosimy wysoko grzbiet. Dobra, delikatnie rzucam do kolegi, do brata w drugą stronę. Super. I sprzed klatki piersiowej. Chłopaki, czekaj chwilę, zacznę jeszcze. 8 razy 1 rzuca, 8 drugi. Czyli w sumie ile macie zrobić? 16. Prosta matematyka. Dojeżdżę. Wysoki grzbiet. Super. I sprzed klatki. Hop. O, łapię. Próbujemy tak, żeby nam nie spadło na ziemię teraz. Hop. Super. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, super. Jeszcze 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 16 miałeś, tak? No to ostatnie wam zostało. Góra, ładny grzbiet i rzucam. O, plus, odpoczywam chwilę i zrobimy sobie drugą. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, luzik. Że robiliśmy wszystko w rywalizacjach i we współpracach, ale w większości w rywalizacjach. A to będzie też rywalizacja? Tak. To czyli jest 2-2? No to jest wszystko w waszych rękach. No.
Finałowa rywalizacja dzisiejszego dnia. Mamy trzy rzeczy. Dwa stożki i jeden pachołek. Siadacie sobie już luźno po turecku przed waszym zestawem. I teraz na czym polega ćwiczenie? Ja wymieniam trzy rzeczy w kolejności, czyli mówię na przykład niebieski, biały pachołek, dobra? Niebieski to jest oczywiście stożek koloru niebieskiego, biały stożek koloru białego to jest biały i pachołek to jest oczywiście pachołek ten większy. Waszym zadaniem jest w tej kolejności, którą powiem, ułożyć jeden element na drugi, dobra? Od pierwszego, ten pierwszy ma być na samym dole. Jak powiem na przykład biały, niebieski, pachołek, tak jest. To, co robi to pierwszy, ja tutaj staram się wychwycić, komu się pierwszemu udało, zdobywa punkt. Okej, okay, a ile razy? 8. Łącznie to. Nie, zrobimy, nie parzyście, 9, żeby wyłonić zwycięzcę. A, dobra. Dobra? Bo jak będzie 8, to znowu może być remis. 9 razy. A to zrobimy pierwszą rozgrywką? Zrobimy. Pierwsza próbna, uwaga. Pachołek niebieski, biały. Musi stać ta bierze. Dobra, wiem o co chodzi. To, że robimy coś szybko, nie znaczy, że nie robimy dokładnie, dobra? Musi być. No co zmień sobie? Musi wszystko stać. Ta bierze musi się trzymać. Jasne? Nie może się przewrócić. Tak jak domek z kart. Ma być ułożony perfekcyjnie. Dobra? No to pierwszy punkt, uwaga. Biały pachołek niebieski. Biały pachołek niebieski. Tak jest, mamy 1-0. No, oprócz tego, że robię szybko, muszę widzieć, co robię. Widzicie sobie punkty. 1-0 dla Franka. Niebieski, biały pachołek. Dobrze. Tak, szybszy. 2-0. Pachołek biały, niebieski. Jest. Ja. No, powiedzmy. Tak, to spadło. Ułóżcie sobie w tej samej kolejności, żebyście mieli mieście po siebie, dobra? Czyli mamy ile? 2-1. Mamy 3 za sobą, jeszcze 6. Biały pachołek. Jest. Dobrze. Niebieski pachołek biały. Jest. Tak jest. Czyli mamy ile? 2-2. Czyli mamy 4, jeszcze 5. Pachołek biały, niebieski. Ale spadło. Jakby się utrzymało, to byś był pierwszy. 3-2, tak? Na Franka. Niebieski pachołek biały. Jest. Nie. 3-3. Biały pachołek niebieski. Jest. 4-3. No idziecie w ogóle. Pachołek niebieski biały. Daj sobie przed tą. Może dlatego, że masz tutaj, wiesz, lekko. 5-3, tak? 5-3. No. Ty też już przegrałem. No. Ale gram do końca. Ostatnia, uwaga. Biały pachołek niebieski. Kurde, przyjąłem taką koncepcję sobie. Czyli mamy 5-4, tak? Nie, czyli mam grę. Dobra, chcecie jeszcze zagrać chwilę? Nie, ja nie. Luz? Ale już nie na punkty, tylko tego. No dobra. Niebieski, biały pachołek. Okej. Okay. Sprzątamy. Majzel. Czyli remis. Nie. To masz dodatkowo. To wszystko dzisiaj. Jak widzieliście, zrobiliśmy kilka ćwiczeń będących jakby takim wstępem dla tych chłopaków do treningu siłowego. Większość ćwiczeń robiliśmy z masą własnego ciała. Dużo ćwiczeń również w formie zabaw, w formie rywalizacji. Taka forma, myślę, że jest bardziej dla nich atrakcyjna. Mogą między sobą porywalizować. Dzisiaj jaki był wynik? 3-2 dla Julka, ale każdą konkurencję praktycznie szli łeb w łeb. Nie było tak, że ktoś wyszedł na prowadzenie bardzo wysokie. Każda konkurencja była do ostatniego punktu, tak? Dopiero ostatnia zabawowa, już na koniec rozluźniająca zabawa wyłoniła zwycięzcę. Jak Wam się, chłopaki, dzisiejszy trening podobał? Bardzo fajnie, był taki
było więcej takich, było zabaw, ale warto się było skupiać nie tylko na zabawach, tylko jak trener powiedział już podczas ćwiczenia, już warto było się skupiać też na utrzymaniu pozycji. No i w sumie to tyle, bardzo fajny trening, rozwijający te ostatnie dwa ćwiczenia. No i super. Zbiórka mi się podobała. A tak serio, to trening bardzo fajny. Dawno nie miałem takiego treningu, który był taki ciężki, ale poza tym to właśnie rywalizacje też były bardzo fajne. Julek właśnie wygrał ostatnio, ale jak zostawicie łapeczki, to będzie rywalizacja. To zrobimy powtórkę, tak? Tak, rywka. Jak zostawicie odpowiednią ilość łapek w górę i subskrypcji, to na pewno zrobimy powtórkę w jakichś innych formach tych ćwiczeń, tak żeby chłopaki znowu mogli porywalizować. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Zapraszam, tak jak powiedziałem, do subskrypcji kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, do zostawienia łapek w górę, a na pewno nagramy kolejne części i myślę, że chłopaki jeszcze się pojawią na niejednym odcinku. Także zapraszamy, tak? Tak. Zapraszamy. No to tyle. Siem. Trzymajcie się. Cześć. Dresy. Na razie. No, w